Hej kochani, witam Was dzisiaj bardzo serdecznie na naszych tradycyjnych piątkowych krzyżówkach. Jesteśmy świeżutko po premierze, wznowieniu krzyżówki XXL, także oczywiście no nie mogło jej zabraknąć na naszych piątkowych krzyżówkach. Będzie się teraz ona pojawiała częściej w zestawieniu z innymi krzyżówkami. Także na dzisiaj mam dwie, bo i tak dość długo się drapię. Tutaj zostawiam gwiazdeczki, a tutaj tylko dolny rządek, żeby było szybciej, bo wczoraj zafundowałam Wam taki seans jak z dynastii. Także dzisiaj będzie trochę szybciej. Teraz was troszkę przybliżę, tak żebyście widzieli sobie odpowiednio każde pole gry i dzisiaj będziemy robili sobie na takiej zasadzie. Wczoraj było tak od boku, dzisiaj będzie w ten sposób. Światełko mamy zapalone, także widać wszystko ładnie. To przechodzimy do drapania, trzymajcie kciuki i lecimy. Gwiazdeczkę sobie zdrapujemy z literką C i szukamy sobie tutaj C i mamy w słowie bonusowe. Czekajcie, czy gdzieś jeszcze tutaj nie było? Nie, dobra, to patrzymy sobie teraz druga część. Czy jakieś C? Od góry, widzę tam na dole jest, o, ale tu jeszcze od góry, żeby później nie, nam to nie uciekło. Tutaj mamy C. Ok, i ostatnia część. Patrzymy sobie. W ogóle w tej krzyżówce, tej właśnie, jakoś mało tak tych literek do tej pory występuje, takich, które tutaj mamy. No, ale może się wszystko jeszcze odmienić. Zobaczymy. Teraz mamy literkę H. W słówku bonusowym nie mamy H. Tutaj mamy słowo hetman. I tyle. Teraz środkowa część. Czy jakieś H tutaj mamy? Patrzymy sobie. Nie mamy H. No to teraz tutaj mamy haker. Mamy ty słowo haker. I to wszystko. To teraz patrzymy sobie dalej. Kolejna literka to literka R. Mamy ją w słowie rancho, w naszym słowie bonusowym. A czy tutaj nam wystąpi? Na pewno, bo już widziałam R, że było trochę. Chociaż coś nam się tu zadzieje. No i patrzymy. Tutaj mamy R. Czy gdzieś jeszcze? No tutaj nie mamy, tutaj mamy krab, kruk, dalej tutaj mamy szwardon, szwadron, szwadron, ksawery, Oskar i pani Róża. No i tu mamy haker, Severin, syrop, w ogóle ładne imiona, Ksewery, Severin, tutaj mamy dalej R, tort, a tutaj jeszcze Ewela pominęła R, R zjadłam. Tu mamy dalej jeszcze, zobaczymy, czy jeszcze jakiegoś R nie zjadłam. Emu tu nam się otworzyło. No dobra, także teraz możemy przejść do następnej gwiazdeczki. Pod następną gwiazdeczką kryje nam się O. To już zdrapiemy sobie w słowie bonusowym rancho. No i lecimy od początku. Tutaj mamy słowo w słowie osa, bulion. Mamy roszada, lustro i fason. Aha, i zapomniałam dodać jeszcze, że tą krzyżóweczkę dedykuję mojej widzce Elżbiecie D. Także ta zdrapeczka jest z dedykacją dla Eli. No właśnie. No to teraz tak, wracamy z powrotem. Literka O. Tutaj mamy literkę O. Bo Ela lubi krzyżóweczki, także zadedykujemy tą krzyżóweczkę naszej Eli.
Mam nadzieję tylko, że będzie mniej wygrana. To już w ogóle będzie fajna dedykacja. Zobaczymy. Ja nie odpowiadam za te zdrabki. One same za siebie odpowiadają. Zdrabki są po prostu nieobliczalne. Nawet jak się chce dać komuś prezencie, wysłać je tu. Pustaki. Tu mamy, o, tu mamy tort. O, tutaj jeszcze było, o. Patrzymy, czy gdzieś jeszcze mieliśmy, o, tutaj. Żeby nie pozjadać. Tak, mieliśmy tutaj. O, będziemy windować do góry, to jeszcze będziemy sobie wyszukiwać, czy czegoś, czy coś nam nie umknęło. Dobra, następna gwiazdeczka. Następna gwiazdeczka V. No to może przy okazji zdrapiemy już drugą literkę, to jak będziemy V, to od razu będziemy A drapać, bo V to nie będzie za dużo, jak zresztą wiecie, także przy okazji. No, ale za to A już mamy więcej. Więcej drapania okienek, więcej zabawy. Fason. Czy krzyżówki będą trzymały fason? To się okaże. Tu mamy A. Zobaczmy, czy gdzieś jeszcze nam tutaj jakieś A nie uciekło. Raczej nie. Teraz w słowie bonusowym mamy tutaj rancho. I teraz środkowa część. Knockout. W słowie krab. Tutaj mamy Ewa. O, proszę. Mamy tutaj imię piękne Ewa. Pozdrawiam serdecznie wszystkie moje kochane widzki o imieniu Ewa. Ksawery, proszę bardzo, tutaj nam się otworzyło Ksawery. Ma maska, tu mamy A, Oskar. No i co? Tu już nam dwa imiona się otworzyły. O, tutaj mamy A, Oka. Ale K nie było. Dobrze, to patrzymy sobie teraz jeszcze, czy jakieś A. Nie ma tutaj chyba więcej. No to teraz ostatnia, trzecia. Tu mamy A, tutaj mamy haker. Boa, tu nam się słowo utworzyło. Boa i emu. Także na razie idziemy łeb w łeb tymi dwoma krzyżóweczkami. Drugą i trzecią. Dobrze, jakby wypadło coś w trzeciej, to byśmy mogli zobaczyć sobie mnożnik. Czy tutaj by coś nam się pomnożyło jeszcze? Tak, tutaj mamy literkę A. No i co? No to lecimy sobie dalej. Następna gwiazdeczka to literka L. No ale V nie widziałam. Niestety. Dobra, no to bierzemy się za L. Tu mamy bulion. Mamy bulion. Tu mamy L. Elf. W słowie elf. W słowie bonusowym nie mamy. Teraz środeczek. Tutaj mamy L. Czy jeszcze gdzieś? Nie, dobra. No to teraz tutaj bierzemy się za L. Elaborat. Tu mamy elaborat. No i wszystko, dobra. No to następna literka to literka J. I tutaj mamy Mierzeja. Tutaj mamy J też. No i chyba wszystko. Teraz środeczek. Tutaj mamy J. Glinojeck. 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 Sobie słowo przeczytałam. Dobra. Dobra, patrzymy dalej. Czy tutaj coś mamy? Mamy tutaj jamnika. Mamy jamnika. Dobra, dalej. Ostatnia gwiazdeczka, literka N. Rancho. No nie, no po prostu no zabrakło nam Z, żeby utworzyło nam się słowo bonusowe. Zamiast tego V nieszczęsnego mogło być Z. No ale trudno. Patrzymy sobie. Tu mamy bulion. Nam się utworzyło słowo i ren. Czyli tak, tu mamy bulion i ren.
No, ale drapiemy dalej jeszcze N. Tutaj mamy N. Środeczek teraz. Tutaj mamy knockout. Toksyna. Tutaj mamy N. Dobra, tutaj. Wszystko, to teraz środek. Seweryn. Jamnik. O, i tu mamy słowo. Tak? Tak, ironia. Ironia i emu. I tu jeszcze mamy N. No i więcej N nie widzę. Dobra, to patrzymy sobie teraz szybciutko. Tak, tutaj mieliśmy tutaj bulion i tylko bulion. Aha, przepraszam, bulion i ren. Żadne chyba trzecie słowo nam tutaj nie wskoczyło. Środeczek mieliśmy Ewa, Ksawery. Ewa Ksawery. I wygląda na to, że to wszystko, bo E chyba nie było. A nie, było E. To tutaj miałam E. No ale to dalej nic nie zmienia w dalszym ciągu, niestety. No i dobra. I teraz patrzymy sobie, a te nie było. Nie, nie było te. I teraz ostatnia część. Też tutaj niespecjalnie. No dobra, to zobaczmy sobie literki kontrolne. Jak coś, no to będziemy szukać ewentualnie jakiegoś braku. PP, no właśnie, czyli gdzieś tutaj dyszka wpadła. Także ja sobie to teraz popatrzę i zaraz Wam powiem, co tutaj mi umknęło. Ok, także to w tej trzeciej części mieliśmy wygraną, bo mamy tutaj ironia, boa i emu, no i mnożnik razy jeden, bo już zdrapałam literki kontrolne, także tutaj było jeszcze słowo ironia, boa i emu. Także ta krzyżóweczka jest wygrana, czyli mamy już połowę, a przed nami jeszcze jedna, czyli jak widać krzyżóweczka z dedykacją dla Eli okazała się szczęśliwa. Teraz przechodzimy do tej. Tu już niewiele nam zostało. Tylko ostatni rządek. I mamy tu literkę N. Tutaj mamy Louisiana. I to wszystko. Teraz środkowa część. Antoni. Unia. Lutnik. I to wszystko. I ostatnia część. Garnitur. Absynt, tron, kangur. Tu w sobie bonusowym nie mamy. Także teraz następna literka F. W słowie bonusowym nie mamy F. Także teraz patrzymy sobie tutaj. W środeczku, czy tu jakieś F? Nie ma F i tutaj mamy defekt Korfu. I to wszystko. Ok, no to teraz następna literka to literka B. W słowie bonusowym nie mamy B. Tutaj mamy bezdech. Bóg. Tu w słowie Saba. I to wszystko. Teraz środkowa część. Tutaj mamy w słowie Beza. Alba. Tutaj mamy też B. I to wszystko. I teraz trzecia krzyżóweczka. W słowie absent,
I to tyle. Dobra. Następna literka pod znakiem zapytania to literka U, też wyklucza nam w słowie bonusowym. Także patrzymy sobie tutaj w krzyżóweczce. Louisiana. Tutaj mamy rum. Bóg. Utworzyło nam się słowo Bóg. No i to wszystko. Teraz środkowa. Tutaj mamy Unia. Lutnik. I to tyle. I teraz tutaj mamy tutaj tak drugie słowo, które nam się utworzyło. Znaczy, no tutaj mamy słowo duch. Tutaj mamy garnitur, mamy U. Czy gdzieś jeszcze nam się tutaj jakieś U schowało? Tak, tutaj mamy w słówku kangur. No dobra. Przedostatnia gwiazdeczka z literką Z. Nie mamy Z w słowie bonusowym. I tutaj mamy tak, w słowie cenzor mamy tutaj słowo bezdech. Czyli już mamy drugie słowo. Louisiana. Tutaj było F jeszcze. I tak, tutaj, czy tu jeszcze jakiś Z? Nie mamy Z. Teraz w środku, tutaj nam się otworzyło słóweczko beza. No i więcej nie mamy. I teraz ostatnia część, szukamy Z. Czy tu jakiś Z? Nie, dobra. No to ostatnia literka nasza to literka I. No tutaj mamy w tym słowie bonusowym lakier, ale i tak nie mieliśmy L i nie mieliśmy R, także słowo bonusowe nam odpada. Dobra, to patrzymy sobie tutaj teraz I. Czy nam te I coś tutaj poratuje? Louisiana tutaj mamy. Tutaj jeszcze ibis. Teraz w środeczku Bari. Antoni. Tutaj Unia. To już mamy tutaj Unia. Tu mamy i lis. O, tutaj lisek. Iga. O, proszę, tu mamy słowo. No proszę, także już mamy beza, Unia, Iga. I gmach. Fajnie. To już są dwie dyszki. Jeszcze to sprawdzę dokładnie sama po sobie, ale na to wszystko wskazuje. No i teraz tutaj mamy I. Jeszcze w ostatniej części. Irys. Nipno. O, i tu jeszcze mamy Akademia. No i tyle. Dobra, to przeanalizujmy sobie jeszcze. Dobra, czyli wygląda na to, że wpadły nam dwie dyszki. Zobaczmy sobie jeszcze literki kontrolne. D, D, D. Mamy tutaj literki kontrolne D, D, D. Mam nadzieję, że to wszystko się zgadza. I niczego nie pominęłam. Dobrze, kochani, to jeszcze sprawdziłam. D, D, D to są... To jest 5 słów, czyli 30 zł, bo jeszcze miałam tutaj słówko moc, czyli mamy gmach, moc, iga, beza i unia, czyli 5 słówek, czyli mamy tutaj duży plusik dzisiaj, fajny, bo tutaj mamy w tej krzyżóweczce 30 zł za te 5 słów, a ta nam się zwróciła 10, czyli dzisiaj wygrane mamy 40 zł na wydane 20, czyli pomnożyliśmy o całe jeszcze 100% ten dzisiejszy wkład. Także jestem jeszcze 20 zł na plusie.
Także ogromnie się cieszę. Zdrapeczka z dedykacją dla Eli była szczęśliwa. I tutaj zdrapeczka z dedykacją dla Was wszystkich. Jeszcze bardziej szczęśliwa. 30 zł nam wpadło. Także naprawdę bardzo fajne, pozytywne te piątkowe krzyżówki nam dzisiaj wypadły. Także i premiera wczoraj fajnie, i dzisiaj piątkowe krzyżówki. Także bardzo się cieszę. Pozytywna odmiana i naprawdę fajny plus. Tym bardziej, że wielka krzyżówka ostatnio się zablokowała, nie chciała dawać wygranych. Tak teraz ta fajnie się tutaj do mnie uśmiechnęła, więc bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że zechcecie zostawić mi łapeczki w górę i serduszka, że taki mamy fajny wynik w tych naszych tradycyjnych krzyżóweczkach. Ja się bardzo cieszę. Dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście, za to, że oglądacie, za wszystkie miłe komentarze, które uwielbiam czytać, za łapeczki w górę, za serduszka w komentarzach, za wszystko po prostu. Życzę Wam pięknego dnia, miłego weekendu i spokojnego piątku. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i do zobaczenia już wkrótce. Buziaczki, pa, pa!